dla mnie przynajmniej osobiście, Dita Pepe stworzyła pewien taki rodzaj dialogu między tym, co uczy szkoła, a tym, co ona jakby tutaj prezentuje, ponieważ wciela się w pewne postaci różnych rodzin. Jest na każdym zdjęciu, dopasowuje się do tych rodzin i w ten sposób mówi oczywiście o pewnych zmianach socjologicznych, o tym, jak społeczeństwo wygląda w danych grupach społecznych, natomiast tu mamy ten jej dodatkowy pewien komentarz, gdzie ona jest cały czas jakby to dla niej tym głównym motywem jest to, że ona staje się tymi ludźmi, czyli zaczyna być funkcjonować jakby w tej grupie społecznej. Czyli to nie jest już taki dokument sensu stricte, to jest pewien rodzaj takiej narracji, pewien rodzaj takiego dialogu.